Ewangelii według świętego Mateusza. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością. Czy to nie jest największe pragnienie człowieka, oddalić się od grobu? Czy nie jest największym lękiem człowieka ta ciemna strona życia za metą, która tonie we mgle i która jest taką przerażającą tajemnicą? Ile razy patrzymy w kalendarz, ile razy patrzymy w lustro, przekonujemy się, że jesteśmy coraz bliżej grobu. Tymczasem kobiety w dzisiejszej Eucharystii oddaliły się od grobu. Jedyna szansa, żeby się oddalić od grobu, zaprzeczyć temu, co dokonuje się w czasie, zaprzeczyć temu terrorowi czasu, jest wejść w tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Kto ma Chrystusa za Pana, ten oddala się od grobu. Kto nie przyjmuje Chrystusa, ten do grobu się po prostu zbliża. Oddalamy się od grobu, bo jesteśmy sługami życia. Życie jest naszym Panem. Chrystus jest życiem. Dziękuję Wam, że możemy to wspólnie odkrywać. Już kolejna Wielkanoc spędzona wspólnie. Bogu niech będą dzięki. Do zobaczenia jutro. Alleluja. Alleluja.